Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Empire of the Ants. O, jakie ładne ujęcie. No proszę, no proszę. Ruszamy dziś na jakąś poważną misję. Być może wsadzimy kij w mrowisko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale mów, czego trzeba? Zabijać, aby zjednoczyć. Ciekawe podejście. Potrzebujemy pomocy przy oblężeniu Taju Khan. To trwa zbyt długo. Ich obrona jest zbyt silna. Potrzebujemy innej strategii. Królowa chce, abyś poprowadziła atak na miasto z zaskoczenia. Najlepiej będzie podejść ich ścieżką wschodnią przez terytorium termitów. Pierwsza opcja zakłada wysłanie naszych najsilniejszych legionów. To kosztowne, ale bezpieczniejsze rozwiązanie. Królowa zasugerowała też wysłanie niewielkiej drużyny doświadczonych wojowniczek. To bardziej ryzykowne, ale i bardziej opłacalne. Cipuni ufa twojemu osądowi i prosi, abyś dokonała wyboru. Zduś rebelię, zmiażdż siły Tajuni i połóż kres tej wojnie. O kurcze, jedna z dwóch opcji, nie teraz? A wszystko zrobiliśmy, małe ryzyko. Najlepsze legiony ruszamy do ataku, duże ryzyko. Stanę na czele niewielkiej drużyny, która przeniknie do ich szeregów obronnych. Ale czy to się przekłada na jakąś misję później? Przyznam, no to wygląda trochę tak, że duże ryzyko to jest misja taktyczna, małe ryzyko misja strategiczna. Albo jedna i druga będzie taktyczna. Nie do końca czuję chyba. Niewielka drużyna, łatwiej zarządzać. A zobaczmy. Jest ryzyko, jest zabawa, mówią. Oby tylko nie przyszło żałować tej decyzji. Ale o, wygląda na to, że jednak misja strategiczna. To może ta druga była taktyczna. Mieliśmy dostać dużą armię i ruszać do boju. Małe ryzyko niby. Kto wie, jakby wyszło. Ale to jest typ misji, w których się jakoś tam odnajduje. Co może i lepiej, nawet jeżeli by to trwało chwilę dłużej. Czekajcie. Gdzie my was wysłaliśmy? To na koniec świata jeszcze dalej w takim razie. Gdzieś po... Chodźcie tam, kowale, no. Skład drewna, ogarniemy to. Ło! Jakie wyjście z progu. Można? Można. Gospodarka. No to jeszcze jedne szyszenie, jakoś to tak słabo rozbudowane. Chociaż widzę, że nasza ekipa... O! A, kurczę. Nie, to chyba super szerszenie na tym etapie. A z drugiej strony artyleria gdzieś do zdobywania gniazd też by się przydała. Zasłużona artylerzystki. Ta chyba póki co pójdę w artylerię. Jeszcze biegamy blisko, w miarę to wszystko jest do ogarnięcia, to coś tu zdziałamy. Naprawdę to nam by się przydały kartografki, ale to też nie takie proste, bo póki co wydajemy szyszki na ekonomię, jakieś jedzenie czy inne tego typu rzeczy. Zobaczmy, co my mamy w okolicy. Nie widzę żadnych gniazd do przejęcia. I to trochę przeraża. No nie, można spokojnie wejść. Bez ADHD? Jesteśmy tu. O, i grucha. Czyli co, robotnicę trzeba by było ogarnąć. To jest gniazdo? Nie. Miałem nadzieję. No niestety, takie trochę pustkowia. Jak wzrokiem nie sięgnąć, o tam coś się dzieje. Zobaczmy. To chyba najbliższe gniazdo mamy tu. O, i to nie jest puste gniazdo. Faktycznie coś wspominali o termitach. Dobra, ale to myślę, że w takim razie, jeżeli mamy tu dostęp do jedzenia, to niestety, ale będziemy musieli się zainteresować klasą robotniczą ze strony tych mrówek i je zaciągnąć do boju. Zasłużone robotnice, chyba że... A, na szerszenie nas nie stać. Chyba że wzięlibyśmy szerszenie. A patrząc na to, że wróg ma tu niedaleko swoje gniazdo, to wtedy byśmy dopiero puścili coś tam w stronę przeciwnika. Dobra, może to będzie jednak lepsza opcja. Czyli tak, żarcie, szyszki, żarcie, żarcie. Chwilowo też i żarcie. To już mamy. Mogli od razu wyższy poziom. To czekamy tutaj, żeby szerszenie nam wpadły, bo dzięki temu będzie nam łatwiej bronić też tych terenów. Jakoś powinniśmy wyjść na prosto. Dobrze. Inne gniazda. Co my tutaj jeszcze mamy? Chyba że odpalimy od razu jakieś ulepszenie. Przyznam, że to miejsce takie dość wystawione niebezpiecznie na ewentualny ostrzał. Chociaż no, nikt się jeszcze nie kręci w okolicy. Na kartografki nas stać. I to bym chętnie już odpalił. Czy jakieś umiejętności? Nie, tutaj jeszcze bieda. Nie wiem tylko, czy to jest dobre miejsce na kartografki. No tak, uruchomiłem już je teraz, ale tak sobie myślę, że może być łatwo stracić
to gniazdo. Oby tak się nie stało. Oby tak się nie stało. Ojej, teraz widzimy mapę dopiero. No to taka dość ciekawa, nie ukrywam, że dość ciekawa. No to tam rzeczywiście może na tym jednym gnieździe przydałaby się obrona. A to wysłać do domu. Czemu to jeszcze w naszym spichlerzu nie leży? No i temat załatwiony. To teraz spójrzmy na to wszystko jakoś z góry. Inaczej, to zielone mogą dołączyć i chodźcie tu. Gdzieś się połączcie. O jest, nawet tu mamy gniazdo. To nie jest tak źle. Byśmy podbili szybciej, chociaż to nie jest gniazdo pod robotnicę. No to tam będziemy jeszcze coś tam działać z innej strony, ale myślę, że uda się. Dziwna mapka, dziwna, bo w ogóle taki kształt nietypowy. Ale to co, to tylko termity czy mrówki też się pojawią w okolicy? To jest pytanie. I jaki mamy tu poziom? Wydaje się, że może być dość wysoki, patrząc na to, że dopóki nie wbiła artyleria, to wcale nie trzymały się tak dobrze nasze wojowniczki, nie? To tak wyrównane. A patrząc na to, że one już mają drugi poziom, nie powinno chyba tak wyglądać. Ale okej, tutaj też można się zabunkrować, bo jeżeli wróg chciałby nas zajść z tej strony, a coś się tam dzieje niedobrego, no to tu dobrze by było mieć jakieś systemy obronne wstępnie. I jakiś podstawowy murek, tak żeby chociaż szerszenie mogły podlecieć. Jak to wywala? To nie. Te bitwy naprawdę ładnie wyglądają. Nie wiem, czy w życiu to też tak by mogło funkcjonować. Ale nie patyczkują się. Cała naprzód. Dobra, po drodze mamy jeszcze jakieś gniazdo, czy nic ciekawego? Halo? To taka ziemia niczyja, aż dziwne, żeby niczego nie było. To tylko tam widzę jakąś ekipę potężną i to już chyba super drapieżca ten biega. Jest dość niebezpieczna opcja, ale zobaczymy. Przejmujemy gniazdo, lecimy dalej z naszymi problemami, pomysłami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przede wszystkim ekonomia. No to nawet nie wiem, czy jak mamy dostęp do gruszki, to czy nie lepiej sobie gdzieś tu zainwestować. Już? Podbite. Czy nie lepiej gdzieś sobie zainwestować, to idźcie tam. W szyszki dodatkowe, bo nie wiem, ile tych gniazd tu będziemy mieli do podbicia. Dobra, czyli tak, gospodarka, szyszki. Jakoś tutaj musicie przetrwać jeszcze chwilę. No niestety 40 drewna, no to poczekamy. Artyleria by mogła ich bronić, ale to też jest takie... O, a tu co jest? Artylerzystki gniazda, a tu są zasłużone. A zasłużone... A to jest pierwszy poziom... A, bo ja drugi poziom odpalię. Dobra, to nawet dobrze wyszło. Drugi poziom jest spoko. Lecimy na tamtą stronę zobaczyć. No gdzieś tu musi być jakieś gniazdo. Halo? A jest tutaj. Dobra, też takie wysunięte, niebezpieczne, ale niepilnowane. To może od razu z rozpędu byśmy wzięli. A, jak byliśmy tam, no to też przecież by trzeba było stworzyć legiony. Tylko żebym nie przedobrzył, bo musimy gdzieś w tym wszystkim zostawić miejsca dla naszych dzielnych robotniczek. Z czym oni mogą wyjść do ludu? Co nam tam może zagrozić? Jeszcze jedne wojowniczki, może wojowniczki, tak, zasłużone. Jakby musiały się szybko pojawić, to z tej strony zawsze będzie trochę wygodniej. No szerszenie teoretycznie mogłyby wbić tu, a one chyba wiele nie zmienią tu, niestety. W przeciwieństwie, o, podlećcie, tak, jakby ktoś chciał nas zaatakować. Tam coś się dzieje, ja mam wrażenie, że nasz przeciwnik, ale to taki ze strony mrówek przeciwnik, no kombinuje już tam. I chcę przejąć jak najszybciej kolejne gniazda. Jednocześnie zabierając nam tę opcję. Być może powinienem pójść bardziej agresywnie naprzód, a ewentualne gniazda termitów zostawić sobie tutaj na później, bo je będzie łatwiej pewnie podbić z czasem. Niż... Oho. Iść tak mocno do przodu, a z drugiej strony chciałbym pójść tu, w okolice tej gruszki, no bo jednak przydałoby nam się mieć no coś w temacie tego jedzenia zrobione. No. Mogę odpalić to jeszcze jakieś żarcie, ale to różnie bywa. Patrząc na to, ile tu systemów obronnych będziemy potrzebować, to wydaje mi się, że jeszcze jedne ostatnie dosłownie szyszki pod rozbudowę, a z jedzeniem to my sobie jakoś poradzimy. Teraz tak, kwestia odzysk jak odzysk.
Czy my mamy już zwielokrotnienie? Nie mamy. Nie stać nas chwilowo, ale co coś na to wymyślimy. Ale to oznacza, że stać nas jeszcze na zasłużoną artylerię. Chyba sobie możemy na to pozwolić. Przyda się. Cokolwiek by nas to nie atakowało. A jak tylko wpadnie nam trochę więcej szyszek, a wpadnie nam trochę więcej szyszek, to zrobimy rój i w tym gnieździe by mogły one sobie spokojnie pozyskiwać. Coś, to nie, nic więcej. O, to jest puste gniazdo. Łe, zaskoczenie, kurcze. To ja tu całą ekipą idę. To inaczej, to na to gniazdo sobie mogą wbić tu już artylerzystki na luzie. A wy dziewczyny możecie skoczyć tu po jeszcze więcej żywności. No i tyle wygrać. Tyle wygrać. Pod warunkiem, że wróg nas tam nie zaatakuje. Bo jak nas zaatakuje, to może być dość bolesne doświadczenie. Artyleria, nie... co jest z wami? Miałyście zdobyć to gniazdo. Dobra. I później wycofujemy się do centrum. To jednak ten punkt centralny całkiem fajnie tam wypada. Przyznam, że to może być niezłe miejsce, żeby wyruszyć później z atakiem. Czy też tak samo zbudować jakąś mocniejszą obronę. Nie zostawiamy przeciwnikowi zbyt dużego pola do popisu. No siema, siema, jak to? Dobra, to do gniazda, tylko z tym gniazdem teraz tak patrzę. Chyba przedobrzyłem trochę. Chyba trochę przedobrzyłem, bo zaraz nie będziemy mieli magazynu, żeby to gdzieś trzymać. Też jakbyśmy przejęli to, to zakładam. Przejęliśmy. Zakładam, że możemy sobie chyba tutaj magazyn postawić. I będzie dobrze. Jednak żarcie też, no bo już tych szyszek trochę mamy. Robi się nieco lepiej. No i oczywiście obiecane, aha, obiecane zwielokrotnienie w tym miejscu. No z nadziejami, że nas nie zaatakują. Mimo wszystko z nadziejami, że nas nie zaatakują, pójdzie zwielokrotnienie. Zrobimy robotnicę i powinno być już lepiej. A właśnie, nasze wzmocnienie. Dobra, za 2 punkty. Tarcza, tarcza. No to jest chyba moment, gdzie już ta tarcza rzeczywiście mogłaby zrobić fajną robotę. I co? Ile będziemy czekać na ten dodatkowy legion? Halo? Zwielokrotnie, nie? Dodatkowy legion? No, dodatkowy legion? To też jak wymaga miejsca? Od kiedy? Dobra. Psuj to. Jak to zniszczyć? Anuluj. Zniszcz. Kurczę, no. Nie wiedziałem, że legion też zajmuje miejsce. To by tłumaczyło, dlaczego czasem jego brakowało. No to niewiele trzeba było i już nagle problem. Wszyscy tam niech ruszają na nasze główne gniazdo. No to dobrze, to jakieś ulepszenia to chyba byśmy musieli w tych pośrednich miejscach wybudować. Tam mamy 3-2. Coś się wymyśli, coś się wymyśli. To wsparcie obrony, wydaje mi się, że już mając tyle jednostek, to może całkiem nieźle wypalić. Co prawda informacje też chętnie bym wyciągnął z okolicy. Chociaż szał pozwala nam szybko przejmować to wszystko. Dobra, niech będzie szał. Informacje. Zdrajczynie. Dobra, stan legionu, wyczulone czułki. Alert. Nie, to chyba alert. Chociaż zdrajczynie też kuszą. Nie ukrywam, że też. Spoko opcja, byśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, jak trafimy na wroga. Ale to zawsze możemy jeszcze tu poszaleć. Więc obrona czy przyspieszenie? Wszystkie są fajne. Może tak, a wy jak tam wyglądacie? 2 punkty, to może tu zdrajczynie odpalimy i możemy z tym jakoś ruszać dalej. Czy warto by było zainwestować żarcie? Tak się zastanawiam, trochę głośno. Czy warto by było zainwestować żarcie w przyspieszenie pozyskania robotnic, nie? Żeby one już zaczęły działać. Dobra, macie tutaj drewnianą barierę i jest fajnie, wydaliśmy wszystkie szyszki. Ta strona jest trochę zabezpieczona, środek no bronimy jakby cały czas aktywnie tymi jednostkami, które gdzieś tu mamy pod nosem. No i dopóki pamiętam, wyślemy te do zbierania jedzenia. Ciekawe, jak taki zbiór jedzenia z takiej gruchy przekłada się na jedzenie, które pozyskujemy poprzez rozbudowę bazy. Będąc przy rozbudowie bazy, chyba wszędzie już wybudowałem. Jeszcze sprawdzę. Mogłem tu zapomnieć, ale wydaje mi się, że budowałem też składy, pozyskanie jedzenia i tak dalej. Cyk, cyk, tak, tak, tak. To już chyba wchodzi w nawyk powoli. Na szczęście. No, a my nie tak powoli, a szybko. Już trochę czując się nieco bezpieczniej.
Myślę, że możemy próbować iść naprzód i zobaczyć, gdzie wróg tutaj siedzi. Chociaż najpierw... Czekajcie, ekipo, zbierzcie się tu wszyscy w kupę. Są. No i patrzcie na to. Cyk. Raz tarcza i najlepsze jest to, że tarcza można razy dwa. I po co nam ślimaki? I za 3 minuty znów będzie można odpalić. O! Ale nie ma zielonych. To jest dobra wiadomość. Fajnie, jakby nie ruszyły pszczoły jeszcze do ataku, ale ruszyły już do ataku. No cóż, pospieszyły się, bo myślałem, że jakoś tutaj ich zwiążemy walką inaczej. No ale cóż, może być i tak. Jakie przepędziły. A to może nawet i lepiej. To w takim razie, jak wy nie pilnujecie tego gniazda, to sobie... Czemu to jest gniazdo, czy nie? Czemu to wyglądało jak gniazdo? Halo? Jest jakiś podstęp z waszej strony? Nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Pszczoły, chodźcie, gryźcie je dalej. Śmierdzi jak podstęp, nie? To jakoś tak niebezpiecznie. To tu możemy tym zaatakować. I gdzie te pszczoły? Nie tu, tu niech atakują. A my możemy odpalić. Są wszyscy? To tak jakoś, żeby objąć. Szał! Czyżby to był ten główny atak? Tam są... A nie mamy czym tak naprawdę zielonych zaatakować. To możemy co najwyżej zielone na zielone i chyba tak by trzeba było to rozwiązać na ten moment. Bo niestety, ale nasze szerszenie dostają ostro po tyłku od nich. A to nie o to chodziło. I niebieskie na zielone gdzieś to próbują nas podejść. No można by było nasze robotnice wyciągnąć. A bo one są na trzecim poziomie, teraz dopiero zauważyłem. Ojej, tu wszyscy są na trzecim poziomie. Wycofać się! Taktycznie wycofać się! Musimy zbudować nową, silniejszą armię. Do czego tu doszło? Teraz zauważyłem. Ajajaj, to nie tak miało wyglądać. Dobra, pogryźć te. To dlatego to się tak skończyło, jak się skończyło. To wiele tłumaczy, dlaczego nasza walka tak trochę niekorzystnie tu się prezentowała. No dobra. To musimy tu iść na te. Tu musimy się z żukami bić, z nadziejami, że jakoś tu ugramy i przejmiemy im to gniazdo, ale przede wszystkim by trzeba było wycofać się do domu i też na jakimś pierwszym dostępnym, trochę niebezpiecznym gnieździe rozbudować nam możliwość tworzenia silniejszej armii. Gorsza wiadomość jest taka, że to jest chyba jedyne gniazdo, które nam na to pozwoli. Jeżeli wróg biega już na trzecim poziomie, no to chcąc nie chcąc, my musimy też mieć coś podobnego, jeżeli chodzi o walkę z nimi, czy możliwość odpowiedzi na te zaczepki. Gorzej, że to jest artyleria, ona mocno męczy nasze pszczoły. No, będzie taka niebezpieczna chwila, bo będziemy bezbronni przez jakiś czas. Co prawda wygląda na to, że dość mocno skubnęliśmy tu przeciwnika, na szczęście. Dobra, pszczoły niech sobie odlecą. Artyleria niech pójdzie na artylerię. Gdzie jest ta? One poszły tu. To my możemy spróbować zdobyć to gniazdo, tak? Zawsze, jeżeli z całej tej walki byśmy wyszli z dodatkowym gniazdem, chociaż tu trzeba uważać, bo elitarne robotnice, jeżeli one wyjdą i zaczną gryźć nas, a mogą tak tutaj zdziałać, jeżeli się nie pospieszymy z tym atakiem, no to różnie może się zakończyć ta sytuacja. Już jest ulepszenie. Ile mamy czekać na to ulepszenie? Gdzieś by mógł jakiś timer z boku sobie lecieć i nas informować o sytuacji. O! Już to mamy. Dobra. Ulepsz. No to na początek wojowniczki, tak? Bo one i tak gdzieś są na etapie odbudowy. Już będziemy biegać na trzecim poziomie. Jak stracimy artylerię, no to wtedy możemy działać coś dalej. Chociaż trzeba przyznać, że póki co ta artyleria sobie radzi. I mają zatrzymaną odbudowę robotnic, co też jest dla nas dobrym znakiem. Bo może się okazać, że wiele tu nie zdziałają. Okej, tu coś leci na nas. Ale akurat jeżeli żółte wysłali, nawet na tym poziomie, jedna z nasza ekipa by mogła wyjść im naprzeciw. Pszczoły dobrze jakby uciekły. Was możemy tutaj chwilowo wzmocnić w tym szale. Szkoda, może się spóźniłem z tym szałem. Trzeba było szybciej puścić. No najgorzej, że te pszczoły... Nie możemy ich wysłać. Nie możemy wysłać pszczół. Dobra. Te dwie paczki tu na to.
Nie możemy wysłać pszczół na atak, bo one sobie zupełnie nie radzą z artylerią. Gorzej, jak wróg wysłał to wszystko tylko po to, żeby uwolnić gniazdo i kupić chwilę wytchnienia, tak? Ale nie na długo, nie na długo. Musimy im podbić gniazdo, a dopiero później zajmiemy się tymi zielonymi naprzeciwko, no. Tak to tu trochę pechowo wyszło. Cóż zrobić? Możemy kupić tarczę, możemy włączyć szał. I wyszły. I to jest właśnie to, co wróg chciał tutaj zrobić. To był ten plan od samego początku, tak? To można było spokojnie wyczuć, że chcieli uwolnić gniazdo. Ale dobra, pszczoły ładnie je gryzą. Można było to wyczuć, że chcieli uwolnić gniazdo tylko po to, żeby dać im te kilka sekund cennych, które pozwolą wybudować ekipę, czy tutaj wyciągnąć ekipę tych robotnic. No i tym samym wbijają do gry na dużo lepszym poziomie, tak? To zaraz nam jedna ekipa pada, druga, no i z tego pierwotnego, ambitnego planu podbicia, no to może wyjść nic z naszej strony. Całe nic zyskamy na tym. Kurczę, chciałem kupić ulepszenie z przyspieszeniem, ale może się nie udać. Może się nie udać. Dobra, jak to tu wygląda? Jeżeli pokonały niebieskie, to jeszcze nic straconego. A chyba pokonały niebieskie. Ojej, jak tu dzielnie walczyły. Nie było lekko, ale wracamy do gry. Może jeszcze jakbyśmy im odpalili życie. Tak, bo najważniejsze, żeby one nie zaczęły się odbudowywać. I już będzie dużo lepiej. Czy nas stać? Nie stać nas na ulepszenie. A szkoda. No nie mamy też przyspieszenia, tak żeby tutaj szybciej biegały po okolicy, ale... No jeżeli wytrwają do momentu nadejścia wojowniczek, no to już myślę, że to będzie ta decydująca bitwa. Dość bolesna, jeżeli patrzymy... Oho! Musimy zatrzymać je tu, pszczoły. Nawet poświęcając pszczoły, ale nie możemy pozwolić, żeby doszły one do zielonych. Tak, to, aj, ale one sobie wchodzą do zielonych jak chcą. Dlaczego to nie jest tak, że są związane walką? Dobra, ale mamy żółte! Jest! O to chodziło. Żółciutkie już są też na miejscu, więc teraz z górki. Nie dość, że mamy już w okolicach wroga możliwość łatwej odbudowy jednostek, czy leczenia jednostek, takiego łatwego tutaj działania w tym temacie, no to też świetny punkt wyjściowy. No i opcje na dalszą rozbudowę. Zobaczymy, co tam wyjdzie. To co wy jeszcze tutaj macie? A, nam się szyszki, kurcze, przelewają, ale to za chwilę, jak padną te łobuzy, to najwyżej wybudujemy. Tu jest geotrupek. Najwyżej coś jeszcze tam dobudujemy sobie, jakieś systemy obronne, żeby nie było łatwo stracić tego gniazda. Czyli na naszej drodze jeszcze sprawdzę, czy tu czegoś nie ma, bo to tak wygląda, jakby mogło być po tej stronie. Mamy taką ziemię niczyją. Ale co? A tu jest gniazdo i tu wychodzą artylerzystki elitarne. No, to taka niebezpieczna jednostka, ale to dobra, będziemy mogli te mocne wojowniczki tutaj wysłać. I więc ogólnie chyba droga do naszego przeciwnika stoi już otworem, tak na to liczę. Albo nie widzę jeszcze jednego gniazda. A to jest to tyle niebezpiecznie z tymi gniazdami pośrednimi, że mogłoby nagle coś wyjść. Szeroma szało. O, coś tu gdzieś jest. Co tu jest? To jest gniazdo, ale puste. Ojej! I my jeszcze tego nie przejęliśmy? No to miło, to gdzieś przegapię. Ile można walczyć, nie? To halo, to są tylko geotrupki, no. Mam wrażenie, że nie wszyscy walczyli, tak? Ktoś tu związany, tutaj szerszenie, ale jakoś takim nie idzie to za szybko. Co jest z wami? Ja myślę, że raz, dwa i będzie temat zamknięty. Odbudujemy sobie gniazdo. Te tu będą już podleczone maksymalnie, a to trzeba przyznać, że ten geotrupek... No na te podstawowe jednostki no robi robotę. Dobra. No tak, tu się zbieramy, jeszcze buduję... No przede wszystkim obronę, bo tego terenu już byśmy nie chcieli stracić. Za 200 niech będzie. Potężna defensywa. Feromon przyspieszenia? Chyba tak. Chociaż... Można by było jeszcze zakupić... Nie stać nas na Legion, albo trzeba by było pewnie... Ostatnią rozbudowę roju, 80 szyszek. A to chwilę i będziemy to mieli. Przyspieszmy tutaj życie, leczenie i dobrze by było tam te artylerzystki ubić. No geotrupki również, bo jak widać, no
jedna ekipa geotróbków użarła nam dość nieźle, czy obgryzła nam te wojowniczki. Artylerzystki też otrzymały niemało obrażenia i jedynie te szerszenie się trzymały, ale znowu one nie zadawały aż tak potężnych obrażeń naszemu przeciwnikowi. No to więc trzeba pokombinować. Dobra, Rui, będziemy mieli dodatkowy legion, to myślę, że jest spoko opcja. Idziemy przejąć tutaj okolice. Tam bym w bazie, albo inaczej, tu chyba wystarczy. O, już budują, dobra. To trzeba uważać, bo artylerzystki, więc tak naprawdę, no właśnie, to jednak się wycofać. Jeżeli artylerzystki chcą tak tutaj się z nami bawić, to my byśmy musieli pozyskać jeden niebieski legion. I to by mogło się udać. Chyba możemy sobie pozwolić już na robotnice legiony i rozwinięte robotnice. Rohatyńce nam raczej w tej misji niepotrzebne, patrząc na to, co mamy do dyspozycji, więc lecimy. Tam gadacie, że nie możecie gniazda atakować. Wszystko możecie. Do boju. Najgorsze, że jeżeli mamy artylerzystki za sąsiadki i one by przyszły zaatakować gniazdo, to tak naprawdę gniazdo nie ma takiej wbudowanej obrony na nie, tak? Bo strażniczki no, raczej nic nie zrobią. Nasze tutaj nawet elitarne artylerzystki, no to no nie doprowadzą do remisu w tym boju, nie? Więc ostatecznie nie ma dobrej opcji. Aha. Nie ma dobrej opcji, jak z tymi artylerzystkami sobie radzić tu w takiej sytuacji. Dobra, musimy im obronę dodać, musimy szał dopalić i dzięki temu już szybko zaatakować. A tu geotrupki też wyszły? Nie, geotrupków chyba nie ma. Kurczę, więc przyznam, że ta artyleria, no, pod wieloma względami jest naprawdę mocnym wsparciem. A gdzie jest nasza druga artyleria? One w domu siedzą jeszcze? Halo, już tu dawno powinniście być, to cyk, biegniecie na miejsce. Dobre na wiele jednostek. Szczególnie jakby wróg jeszcze miał szerszenie. Dobra, już. Pobite, załatwione. Pobite garę. Idziemy tak. Artyleria na artylerię. Nic lepszego tu nie wymyślimy. Szkoda, że nie udało się ich związać. No jakbyśmy mieli, a możemy mieć robotnicę. Jakbyśmy mieli robotnicę w pobliżu, tak naprawdę możemy im to pogryźć. No a żółte, no bez sensu, że akurat z nimi mają walczyć, tak, bo akurat to sobie średnio radzą, ale myślę, że zaraz przyjdzie taka ekipa, że czy średnio, czy nie średnio, to będzie bez znaczenia. I tak, odpalamy to, jakieś życie, do tego wszystkiego szał. I w takiej sytuacji chyba wróg nie ma wiele do powiedzenia. Moglibyśmy przyciągnąć szerszenie, skoro... O, szerszenie się przydadzą tu. Z kim wy walczycie? Wy już walczycie, dziewczyny? A są! Przyszły! No i bardzo dobrze, i bardzo... Ło, jak to szybko od razu schodzi, nie? Zupełnie inaczej sytuacja wygląda. Dobra. No możemy spróbować zaatakować im te geotrupki całą armią, tak żeby czasem kogoś tu nie przegapić. Ewentualnie tę ekipę wycofać. Tu się chyba nie bronią w żaden sposób, więc... A, jednak też mogą obrywać nasze. Widzę, że geotrupki mają ten minus, że w walce z szerszeniami są chyba bezbronne, tak? W sensie szerszenie zadają im średnie obrażenia, może nawet małe obrażenia, ale jednocześnie no, wróg nie jest w stanie czymkolwiek odpowiedzieć na to, więc to jest chyba mocna strona tej jednostki. A bo tak to na geotrupka to nic specjalnie to więcej nie działa. Nie? Czemu wszystko... Oj, idą żółte. Ale to bardzo dobrze, że idą żółte. Damy radę, coś wymyślimy. Nie wygląda może to tak pięknie, jakbym chciał, żeby wyglądało, ale gniazdo powoli traci życie i to jest chyba dla nas najważniejsze. Szkoda, że nie mamy wyższego poziomu obrony, ale teraz chyba już nie byłoby sensu lecieć szybko do bazy. Ciekawe, czy na Rohatyńcach moglibyśmy sami władować się na niej, przelecieć szybko do domu, odpalić wyższe poziomy tych bonusów i wtedy wrócić to na pole bitwy. No biją się, kurczę, te żuki paskudne, mocne. Niestety potrafią nam namieszać, ale wydaje mi się, że przyszła taka armia na miejsce, że spokojnie, o właśnie, sobie poradzimy. Oczywiście stać nas na to, żeby szybko odbudować te jednostki i z powrotem przyprowadzić na pole bitwy. Więc nawet jeżeli druga ekipa padnie, to nie jest żaden problem. Tak to już tu działa.
Brutalnie, bo brutalnie, ale mamy to. Ale mamy to. Znaczy inaczej. Pszczoły niech tam dalej gryzą. Znaczy pszczoły. Szerszenie. Tu niech biją te, co próbują nam uciec. O właśnie. No i to oznacza już definitywnie koniec. O, chociaż widzę, że robotnice mogą gdzieś paść. Mogą poczekać z tym przyspieszeniem. A z drugiej strony one chyba przy samej walce z gniazdami no mają najmniejsze znaczenie. Toż lepiej by było znów te wojowniczki odpalić. Które przeżyły jakimś cudem. Które jakimś cudem przeżyły. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Pamiętam, były jakieś takie przyspieszenia. Żłobek, o, zmniejszenie żywności, skraca czas. Może? Skraca czas na odnowienie umiejętności, też by nie było takie złe. Choć tak na... A nie, chciałem powiedzieć, że zostało już nam tylko jedno gniazdo, ale to nie zostało nam jedno gniazdo. Zostały nam dwa. Chociaż, jakby dobrze ruszyć z atakiem na bazę, to myślę, że ta artyleria na naszych plecach już raczej nic złego nie zrobi. Z naciskiem na raczej, nie? Bo... Może popełniam błąd, że ruszam naprzód. Elitarne wojowniczki, kartografki, ale... Strażniczki też mają i artylerzystki. No, to jest ten ból. No nic, spotkamy się pod... Albo inaczej, spotkajmy się tutaj jeszcze. Niech tam przybiegnie ta jedna ekipa. Szybkim krokiem. Może wykorzystam tę chwilę na powrót do bazy. No jak już tak lecimy na kilka ekip, to niech ci też się tam zejdą. Jeszcze ta artyleria na drugim poziomie tutaj funkcjonuje. To jest ciekawe. Czy zdążę? Nie, to chyba już nie ma co się spieszyć. Bo mogłem pójść do bazy, ulepszyć te nasze wzmocnienia, ale to... No mogę jedynie leczenie im dopalić. Oho! Słuchajcie, dziewczyny. No to jest ten jedyny moment, w którym faktycznie było pewne zagrożenie, że mogliby chcieć nas zaatakować tam gdzieś. Może trzymajmy te niebieskie na zapleczu, a tu idziemy już bezpośrednio w stronę naszego przeciwnika. Cyk. Lekko nie będzie, tak? bo to jednak główne gniazdo, jak widać, potężnie rozwinięte, bo mają i artylerzystki, i wojowniczki. Ale z drugiej strony nasza armia też jest całkiem sympatyczna. Razy dwa to, co one tutaj mają do dyspozycji, bez murów obronnych. No właśnie, bo jeszcze nie wiem, czy te zasłużone strażniczki gniazda i zasłużone artylerzystki możemy traktować jeden do jednego, tak? Czyli jeżeli by była to... O, wyszły? Jakieś nie, to chyba te, co normalnie tam siedzą, walczą. Czyli jeżeli byśmy mieli jedne wojowniczki, jedne artylerzystki i na to wszystko jeszcze mury do pokonania, to tak naprawdę bylibyśmy w gorszej sytuacji i nie bylibyśmy w stanie się przebić. Czy jednak te z gniazda jednostki są słabsze? Bo trochę mam wrażenie, że tak. Że te jednostki z gniazda walczą słabiej. No dobrze. A wy zielone, to co wchodzicie, gryziecie to? Czy jak to? Szybko poszło, szybko poszło. Ale to dobrze, jeszcze jedna partyjka nas to czeka. Ach, no zawsze się tak rozchodzą po tych murach. Nie no, szybko to pada. Więc wydaje mi się, że te strażniczki i artylerzystki gniazda to jest jednak... Chociaż może źle traktuję strażniczki jako wojowniczki, nie? To może nie jest jeden do jednego. To trochę inaczej. Na jeden legion ok, jak podchodzą 3-4, no to tak widać, niewiele mają do powiedzenia. Gniazdo rozwinięte na maksa spokojnie rozwaliły i to w krótkim czasie je 4 legiony. Zwycięstwo! Ojej, jeszcze był jeden wyrzut. To jak na tę bardziej ryzykowną opcję, to nie czułem tutaj jakiegoś takiego dużego ryzyka. Dobra, cyk. Jak mi się te skoki z Pelokan podobają. O, czyżby? Wojna domowa wygrana? Już? Siostro, udało się, to koniec wojny. Królowa Chilpuni cię oczekuje. Chcę ci osobiście podziękować. O, koniec wojny? Wkrótce resztki sił Tayuni i jej sojuszników zostaną unicestwione. Ocalali zostaną zjedzeni lub pozostawieni na polu bitwy innym na żer. To wspaniale. Wspaniale, już idę. Tak, to nagle tak zaskoczenie, by nas wzięli to z finałem? Coś mi się nie podoba. Coś mi się nie podoba. Tu coś mi śmierdzi, nie? Gdzie te zdrajczynie są? Być może one jeszcze nam pozmieniają tu coś w planach.
Moja królowo, bitwa została zakończona zwycięstwem, a federacja jest ponownie zjednoczona. Dobrze, to mniej wrogów w naszych szeregach, co oznacza więcej sił na walkę z zagrożeniami z zewnątrz. Karłowate znów nam zagrażają? Nie, wisi nad nami groźba czegoś znacznie większego. Ale zostawmy to na razie. Nadchodzi zimno. Straciłyśmy w pożarze mnóstwo żywności. Musimy zebrać więcej. I to szybko, zanim pora roku dobiegnie końca. W porządku. Dołączę do polowania. Dobrze będzie na powrót zamienić bitwy na polowania. Przyjdą nowe bitwy. Ale teraz możemy odpocząć. Później znów zaczniemy posuwać się naprzód. Powoli, ale zawsze do przodu. Właśnie tak, 103. Właśnie tak. Rozumiem, że tu spalona Belo Kinkuni, czy jak jej tam było. No potężna, potężna. To niewiarygodne, jak szybko udało nam się wrócić do normalności po wszystkim, co się wydarzyło. Tajna broń unicestwiona. Karłowate pokonane. Czarne mrówki zniszczone. Federacja ponownie zjednoczona. Federacja jest w znacznie lepszym stanie niż w chwili przebudzenia z zimna. Jednak więksi wrogowie bitwy wracają do nas. Wciąż zastanawiam się, co przyniesie kolejny cykl. I niespodziewanie mamy tutaj koniec gry. No to jeżeli coś bym mógł zarzucić, to ta finałowa bitwa była taka bardzo spokojna i dość prosta, chociaż może to też wynik doświadczenia, które zdobyliśmy po drodze. Wydaje mi się, że ta potężna bitwa z termitami i mrówkami w poprzednim odcinku, no to bym widział jako finał. Tam rzeczywiście trochę musieliśmy się napocić, żeby wyrobić ze wszystkimi planami i ostatecznie ją wygrać. No, więc tak to wygląda. Wszystko wskazuje na to, że byłaby możliwość przechodzenia gry raz jeszcze i odpalenia innych misji, które nam się normalnie już tutaj nie wyświetlały. Wtedy też byśmy wiedzieli, żeby od początku polować na latające motyle i inne poboczne aktywności, ale myślę, że nie wnoszące nic istotnego do naszej fabuły. Przyjemna gra, cieszę się, że przekonaliście do tego, aby zrobić serię. No największa zaleta w ogóle tego tytułu, to jest chyba pierwszy RTS od dawna, na którym grało mi się lepiej na padzie, czy też kontrolerze, niż na klawiaturze i myszce. Czyli jak widać, da się to jakoś odpowiednio opracować, żeby stworzyć też grę fajną pod konsolę i to w tym jakże niekonsolowym gatunku. Długość gry myślę, że też w sam raz, bo jak widać było pod koniec w ostatnich odcinkach, już pewne rozwiązania się zapętlały, czy pomysły na rozgrywkę i niewiele więcej nowości można by było wprowadzić, tak? Na początku jak byliśmy w Belokan, to nas zaskakiwali, każda kolejna misja była inna, no ale ile tych innowacji można tutaj wprowadzać? Myślę, że wyszło bardzo fajnie, szczególnie, że gdzieś się wczytałem w historię tej gry, to pierwotnie miało być to wyłącznie demko technologiczne, pokazujące możliwości silnika Unreal Engine 5, no a ostatecznie tak się spodobało, że postanowili zrobić z tego strategię, która wyszła całkiem przyjemnie. Nie mówię, że to zaraz będzie gra roku, ale tak, no w tym roku to naprawdę wypada
całkiem sympatycznie na tyle innych premier, które w 2024 pojawiły się na naszym rynku. Już nie mówiąc o strategiach, których to brakowało. Wciąż brakuje. No dobra, ale nie przeciągając dłużej tego zakończenia, widzimy się niebawem w kolejnych grach, a przynajmniej na to liczę, że się w nich spotkamy. A tymczasem przeogromnie dziękuję za chwile spędzone w tej serii i zobaczymy, jakby w przyszłości mrówki doczekały się jeszcze jakiegoś DLC, to bardzo chętnie nad nim przysiądę. A póki co, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.